Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj słuchajcie, tak jak chcieliście w komentarzach, pisaliście: Screamy, uciekaj przed samochodami i zrób tor przeszkód. Proszę bardzo, macie tor przeszkód, tu są jakieś sklepiki śmieszne. Mam nadzieję, że one się jakoś normalnie rozwalają. Poczekajcie, w sumie możemy zobaczyć. Wszystko się rozwaliło, dobra. Działa. I tu są jeszcze miny dookoła. Jakieś beczki wybuchowe, wiecie o co chodzi. Tutaj trzeba będzie wyskoczyć, bo inaczej się to źle skończy. Z tej strony jest drzewo, więc tym bardziej się nie da przejechać. Tu są miny, jak za wolno coś będzie jechało, to wyleci w powietrze. Tu są kręciołki, które będą się kręcić jeszcze. I wszędzie ogólnie są miny, nie? Pomijając to, to tu też są miny. I tu są jeszcze kolczatki, które, no wiecie, utrudnią mi życie jeszcze bardziej. I na koniec mamy młotki, które chyba będą największym wrogiem tutaj. I mam nadzieję, że przejdę to na tym odcinku. A na końcu oczywiście czeka na nas maluch, który zmierzy się z paroma maluchami. Jest ich masa tutaj. Ile ich tu jest? Co? Równo 10? I słuchajcie, te 10 maluchów będzie gonić tego malucha z dwoma pasażerami. Grzesiek prowadzi oczywiście. To będzie tragedia. Czekajcie, naprawię ten sklepik. Wszystko jest gotowe. Uwaga, niech mnie gonią. Zobaczmy, co oni potrafią. Jedź, maluchu. Czemu akurat teraz tak mało FPS-ów się zrobiło, kiedy masa po prostu tych wszystkich wrogów nas goni? Dobra, zobaczmy, co oni zrobią. Co oni tutaj zrobią? Co oni? Łohoho! Tutaj Czy wy jesteście poważni? Czy żaden z nich jeszcze w swojego wali, nie? Czy żaden z nich nie przejechał pierwszych pułapek? I czemu ten gość się zatrzymał tutaj? Dobrze, także teraz słuchajcie, mamy spokojny przejazd, że tak powiem. Proszę bardzo, omijamy wszystkie miny. I uwaga, trzeba tu jakoś przejechać. Nie mam pojęcia w sumie jak. Czy jest tu jakaś mała dziura, dzięki której tutaj przejadę? Dobrze? Dobrze. Aaaa! Nie! Dostałem na twarz młotkiem! Myślałem, że on jest za wysoki po prostu, żeby mnie walnąć, no ale jak widać, nie był za wysoki. Dobrze, zmieniłem troszkę ilość tych maluchów, ponieważ tak jakby było źle. Powinniśmy też ustalić zasady. Jeżeli taki maluch, słuchajcie, mnie chociaż dotknie, to od razu przegrywam. I teraz są znacznie bliżej, więc pewnie będą znacznie szybciej mnie doganiać. A później jeszcze, słuchajcie, zrobimy znacznie lepsze takie samochody. Co się z tym maluchem stało? Nawet nie musiałem włączać kręciołków, żeby się ich pozbyć. Proszę bardzo, przejeżdżamy. Na luzie! Czemu maluch się wywrócił? Co to miało być? Wpadłem idealnie w minę. Poczekajcie, pomożemy sobie, tak? Delikatnie sobie pomożemy, okej. Okay. Nie wiem jakim cudem przeżyłem minę. Co się dzieje z tymi młotkami? Dobrze, słuchajcie, trzeba to jakoś przejść. Nie mam pojęcia jak! Ale teraz jest szansa! Te młotki muszą w siebie walnąć, pomijając fakt, że znowu się wywaliłem. I gdy te młotki się walną, mogę tędy przejechać. Czy to się liczy jako wygrana? Uwaga widzowie, następne samochody, teraz są to znacznie lepsze samochody. I mam nadzieję, że nasz super ekstra maluch sobie z tym wszystkim poradzi. Jeszcze wiecie co jest najgorsze? Że tu gdzieś leży mina, która jest niewidoczna i ja muszę ją jakoś uniknąć. Ale słuchajcie, to jest po prostu przeczucie. Jedź! Aaaa! Nie! O, Grzesiu, trzymaj się. Nie, słuchajcie, teraz oni mogą mnie dotknąć, bo to jest nie fair, żeby nie mogli. Ale ja, słuchajcie, od nich ucieknę. Nie wiem jeszcze jak. Halo, popchniecie mnie może? Jezu, jedzie tutaj jeden z nich. Proszę, popchnij mnie, ziomeczku. Halo? Popchnij mnie, ale nie w beczkę. Nie w beczkę.
nie wybuchła jakimś cudem. Proszę, delikatnie, delikatnie, delikatnie. Jeszcze raz, tylko nie w minę, proszę. Nie w minę, nie w minę, nie w minę! Jeszcze na wodę mnie popchnął. Nie wiem czemu. Nie dopychaj mnie do ściany, przestań. Co? Walnął się w minę. Dobrze, słuchajcie, Grzesiu nie trzyma się już zbyt dobrze. Chociaż on wygląda, jakby bardzo dobrze się trzymał. O, już mniej. Nie wiem, co mu się dzieje. Krzesło mam na szyi. Grzesiu, wszystko w porządku? Dobrze, nieważne. To się znowu nie kręci, bo przy każdym resecie to się przestaje kręcić. Ale to jest nieba... Czy tam była niewidzialna mina? Super, fajnie, że mamy wszędzie niewidzialne miny. Zbyt szybkie samochody, które chcą mnie zabić. Nie wiem czemu, jeszcze... Maluch, halo? Maluch, działaj, proszę cię. Działa, dobrze, jedź. Odjedź od nich. Jeszcze tutaj nadjeżdża gość. Przestań, nie, zostaw. Dobrze, przebijamy się przez tą bramę. Proszę bardzo, przejeżdżamy tutaj. Nie wiem, jakim cudem ten maluch działa bez jednego koła. A jeszcze przebiłem sobie oponę, super. No nie, no mina! Dlaczego? Dobrze, widzowie, ale zamieniłem wreszcie te samochody. Mamy innych teraz przeciwników. Mamy oczywiście tego Forda, co był wcześniej. Mamy BMW, której nie było, BMW M4. Nie wiem, czemu się świeci w ten sposób tak dziwnie, ale okej. Mamy Lambo i mamy oczywiście jakiś policyjny samochód, który nas będzie gonić. No i oczywiście stwierdziłem, że ja też muszę mieć silniejszy samochód. Dlatego tak jak w poprzednim odcinku mamy, słuchajcie, Matisa, który ma oczywiście ulepszony silnik delikatnie, chociaż i tak ledwo rusza do przodu. Serio? Ja się spodziewałem, że on znacznie szybciej ruszy. Czy to będzie serio tak wyglądać teraz? Zobaczmy, jak nasza walka wygląda, tylko dajcie mi podjechać delikatnie. Proszę bardzo, uciekamy od nich, tylko oni się wbijają od razu. Dobra, wlecieliśmy w sklepik, nie jest źle, odpadły nam koła. Jest... Jest źle. A z nim co się stało? Czemu on jeździ? Czemu ty jeszcze jeździsz? Widzicie, słuchajcie, niezawodny silnik. Wszystko wybuchło, a on nadal działa, nie? Nawet jeździ, słuchajcie, jak mu tutaj to od napędu odpadło. To i tak to się kręci, nie? Mimo, że to nie dochodzi do silnika. Dobrze, widzowie, potrzebowałem po prostu czegoś silnego i szybkiego, ale oni i tak mnie doganiają. Co jest? Dobrze, hamuj, 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 hamuj. Au. Dobra. Co się z nimi stało? O, policja tu! Jedzie. Super, niewidzialna mina. Jeszcze spadłem na niego. Nie, jeszcze raz. Uciekamy. Uciekamy jak się tylko da. Ford w ogóle nas uratował od tego. I zostaliśmy wbici w drzewo. Nie, teraz to muszę przejść. Po prostu trzeba uniknąć tych wrogów. Uniknąć wszystkie miny. Lambo wpadło w minę. Ford mnie przeskoczył. I czy to wszyscy? Została policja, która średnio działa. Lambo też. Więc słuchajcie, jesteśmy cali i zdrowi. Jak ty jeździsz? Czemu ty jeszcze jeździsz? Czekajcie, on ma silnik z przodu. To jak ty jeździsz? Jak ty jeździsz, ziomeczku, jeszcze? Wow! Co? Policja! Super. Właśnie mnie wepchnęła w minę, która mnie zniszczyła. Dobrze, ostatni raz próbuję. Unikam teraz wszystkiego, po prostu wszystkiego. Omijam wszystko, oprócz kręciołka, ale słuchajcie, działamy nadal. BMW tu przyjechało, ale one już raczej... Dobrze, widzowie, ostatni raz, jeszcze raz. Będzie teraz dobrze, będzie teraz dobrze. Powoli. Trzeba zachować oczywiście spokój, ducha. Jezus, czemu tu wszyscy latają? Możemy teraz na spokojnie przejść do tych głupich młotków. Tu jest gdzieś kolejna mina, dlatego ja przejadę sobie tędy. Proszę bardzo. I teraz musimy wyczuć moment tutaj. Cofnąć delikatnie. Jezus! Mina we mnie walnęła, ale jest wszystko dobrze. Dobra, dobra. I uwaga,
rozpędzamy się, jak się tylko da, i jadę! Przejeżdżam przez ten młotek i proszę bardzo, wygrałem. Chociaż nie czuję się wygranym. Chociaż, słuchajcie, zawsze można zrobić w ten sposób. I mimo tego, że nas samochody gonią, to możemy sobie jeszcze cofnąć. Co to ma być? I możemy sobie jeszcze oczywiście... najpierw trzeba się pozbyć tego Lambo. I można oczywiście kliknąć też spację. Pozbyć się innych samochodów. Czemu te Lambo jeszcze działać? Jakim prawem czołg po tobie przejechał, gościu? Nie wiem, jakim cudem ten silnik tu jeszcze chodzi, ale chciałbym mieć taki w samochodzie, który się w ogóle nie psuje. Proszę bardzo, jeszcze tutaj mamy BMW, tylko muszę trafić. Trafiłem w bagażnik. Jeszcze raz, proszę bardzo. Nie mamy już przeszkadzającego BMW. Proszę bardzo, możemy jechać na metę. Co prawda mam nadzieję, że nie trafię w minę, która mnie rozwali. Czemu akurat musiałem teraz trafić w minę? I przejeżdżamy, słuchajcie, tędy. Tylko kolczatka. No co jest tą kolczatką? Od kiedy kolczatki działają na czołg? I teraz, proszę bardzo, możemy sobie spokojnie, prawie że spokojnie, bo ten młotek nam nic praktycznie nie robi, przejechać i zakończyć właśnie tą gonitwę. Dobrze, widzowie, ale teraz zrobimy coś takiego, że będziemy jechać dłuższą drogą, znacznie dłuższą drogą, i wbijemy się tutaj z już taką bardziej zacną prędkością. Ja oczywiście sobie dałem challenge, bo będziemy jechać tym. Znaczy wiecie, to jest w miarę szybkie, nie? Więc mamy małe szanse. Tutaj mamy oczywiście samochody, które trzeba zresetować, bo wyglądają jakby były nieżywe. Proszę bardzo. I uwaga, jedziemy! Ten samochód jest mega ulepszony i mega szybki, więc powinniśmy sobie dać radę. Jestem ciekawy, jak ta przyczepa da radę, tylko ona się trzęsie cały czas, a Lambo w nas wjeżdża cały czas. Jedź, proszę cię. Jedź, jedziesz krzywo, to nieważne. Ważne, żebyś jechał do przodu. Dobrze. Nie, nie. Jeszcze przez kręciołka. Uwaga, czy działa? Tak średnio działa, a gdzie Lambo? Widzę, że oni sobie powoli jadą. Zawracacie? A, po robocie, to wracamy. Dobrze, damy sobie taki, wiecie, lekki head start. Proszę bardzo. I te samochody już mnie nie dogonią. Nie mają szans. Jeszcze sobie nitro włączymy, żeby jeszcze bardziej uciec od tego. Lambo tutaj nadciąga. Szybko, szybko jedź. Lambo, proszę cię, nie rób mojej przyczepie krzywdy. W sumie te Lambo sobie bardziej robi krzywdę niż mojej przyczepie. Mam nadzieję, że ten samochód utrzyma się prosto. Proszę cię, proszę cię. Przyczepa cała odpadła. Lambo już za nami nie jedzie, ale Ford Focus, ten niebieski, nadąża za nami. Czy ja wpadłem w minę właśnie? Dlaczego? Dobrze, widzowie, dodałem teraz więcej samochodów, bo jest za łatwo. Po prostu jest za łatwo. Uwaga, ja troszkę podjadę, bo się ich... naprawdę boję. Uciekamy stąd. Ten samochód tak daje radę mocno, ale mamy do czynienia z prawdziwymi sportowymi samochodami. I tworzą się właśnie problemy. Tesla w ogóle wjechała w nas, a nam się nic nie stało jakimś cudem. Dobrze, straciliśmy teraz na wadze i teraz jest źle, bo właśnie dostałem w twarz. Ale czy samochód działa? Działa! Jakim cudem? Dostałem już chyba od 5 samochodów w bok dosłownie, a i tak się trzymam. Dobrze, słuchajcie, teraz dosłownie nic nas nie pokona. Możemy na spokojnie przejść tą głupią mapę, którą sam stworzyłem. Proszę bardzo, przeskakujemy. Tutaj mam nadzieję, że żadnej miny nie ma. Teraz wystarczy tylko tędy. Proszę bardzo. Tędy. Wiecie co? Stwierdziłem, że ogram ich skillem. Mamy teraz do czynienia dosłownie ze wszystkim, nawet z tym. Więc mamy tutaj 8 pojazdów plus przyczepę. I te wszystkie 8 pojazdów oprócz tego policyjnego są szybsze od naszego Matiza, ale ja się nie poddam, ja już zacznę jechać delikatnie. Uwaga! Uciekamy od nich! Jeszcze nitro włączę! Uciekaj! Dobra,
Wystarczy użyć skilla. Skilla. Unik. Nie unik. Nie unik. Kolejny. No co? Dobrze, jeszcze Matis żyje. Chyba. Ej, bez kitu silnik nam działa. No, już chyba nie. Potrzebuję jakiegoś, wiecie, zwinnego samochodu, który jest delikatnie ulepszony i możemy teraz, słuchajcie, z nimi rywalizować. Spadam stąd po prostu i słuchajcie, wygrywam to prawie. Zobaczmy, jak oni sobie z naszą mapą poradzą. Tutaj jedzie pierwsza korwetta, proszę bardzo. Co prawda nie wygląda zbyt dobrze. Zaraz będzie wyglądać nieco gorzej, bo leci prosto na drzewo prawie. Nawet kręciołek chyba przeskoczy, no. Jakim cudem? Korwetta dostała miną. Proszę bardzo, mamy teraz Lambo, które też wpadło w niewidzialną minę, co prawda. Jeszcze w kolejną minę. Tutaj mamy Forda, który jedzie sobie spokojnie. Proszę bardzo. Ej. Chciałem powiedzieć, że on bez problemu do mnie dojedzie, nie? Nie dojechał. Tak patrząc na niego, nie dojechał. Słuchajcie, stwierdziłem, że się przeniesiemy jeszcze na tą mapę na chwilę. I mamy teraz tutaj Mazdę z Need for Speeda, ale mamy też zabawki, które będą nas gonić. Jest to cała armia po prostu tych zabawek. Albo w sumie wiecie co, możemy powiększyć jeszcze tą armię. Proszę bardzo, teraz jest ich dwukrotnie Dobra, wiecie co, nie będę się oszczędzał. Zaraz wracam. Ogólnie stwierdzam, że przesadziłem, bo mam 16 FPS-u. Ale jest ich jakieś 90 albo 80. Fajnie, jakby to jeszcze działało dobrze. I jak zaczną mnie gonić, to będzie nie 16 FPS-ów, tylko 5. Dlatego zmniejszę ich ilość delikatnie. Dobrze, widzowie, wróciłem tak jakby do normy, niepotrzebnie zwiększałem ilość, tutaj jeden w krzakach został, nie wiem czemu. Ale to tak jakby BeamNG nie wytrzymuje ilości tych samochodów, jak mnie gonią. Dlatego musimy ich zmniejszyć trochę. Ale co to ma być, nie mogę w ogóle się ruszyć stąd. Dobrze, widzowie, ale wziąłem teraz prawdziwy wojskowy autobus, który, wiecie, przewozi wojsko, więc powinien być super, ekstra wytrzymały i pancerny. I tak samo zmierzy on się z tą malutką armią tutaj. I zobaczmy, czy są oni w stanie zatrzymać takiego wielkoluda. Już wchodzą w koła. Ale dobrze, jedziemy dalej. Zobaczymy, czy choć trochę będą w stanie nas zatrzymać. Czy to już? Czekajcie, gdzie jest ten samochód? Czy on jest tutaj? On się wbił tutaj w koła i ja nie mogę ruszyć tym autobusem. Ledwo zacząłem, dobra. Jedziemy. Dobrze działa. Wybuchło. Także słuchajcie, widzowie, takie wyścigi nie mają sensu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Samochód też was żegna. Pa, pa.